Witamy Państwa w browarze Furman, położonym w Połczynie Zdroju, w jednym z najbardziej urokliwych regionów północno-zachodniej Polski, wśród lasów, jezior, wzniesień i dolin Pojezierza Drawskiego. Górująca ponad miastem sylwetka głównego budynku browaru przypomina, że kurort ten może pochwalić się nie tylko atrakcyjnymi walorami turystycznymi, bogatymi źródłami wód czy złożami borowiny, ale także bardzo długą, bo sięgającą średniowiecza, historią piwowarstwa. Jak donoszą źródła, na początku 1782 roku było tu 12 browarników, a piwo połczyńskie znane było już nie tylko w mieście. Zwiększenie produkcji tego napoju nastąpiło po 1824 roku, kiedy to przedsiębiorczy gorzelnik Hermann Furman zakupił parcelę i wybudował browar. Dzieło jego kontynuował syn Karl, który zastosował w produkcji nową metodę ważenia piwa, zwaną recepturą bawarską. W okresie międzywojennym połczyńskie piwo, reklamowane jako połczyński pilsner, znane było w wielu krajach Europy. W latach 1865-1945 browar działał pod spółką Brauerei Karl Furman i był jednym z największych zakładów piwowarskich na Pomorzu Zachodnim. Po II wojnie światowej produkcja była kontynuowana. Zakład upaństwowiono i przemianowano na Państwowy Browar Połczyn. Od tamtej pory browar kilkakrotnie zmieniał właścicieli, by w 2008 roku w czeskich rękach powrócić do nazwy Furman oraz doczekać się nowych nakładów inwestycyjnych. W chwili obecnej browar Furman w Połczynie Zdroju to połączenie zabytkowych budynków oraz nowoczesnych urządzeń i linii technologicznych. Doskonale łączymy kultywowanie kilkusetletniej tradycji z wykorzystaniem świeżej wiedzy w zakresie produkcji i sprzedaży piwa oraz pasji naszych pracowników. Aby mogli Państwo się cieszyć naszym piwem w wersji Pils, Strong, Extra Strong, Export czy Weizen, musi ono przejść kilka etapów procesu produkcyjnego. Obecnie moce produkcyjne zakładu wynoszą około 350 tysięcy hektolitrów rocznie. Pierwszy etap technologicznego procesu produkcji piwa odbywa się w pięcionaczyniowej warzelni, gdzie zmielony słód jęczmienny mieszany jest w kadziach z krystalicznie czystą wodą źródlaną, pochodzącą z własnych studni. W dalszej kolejności otrzymany zacier podgrzewa się, aby drożdże mogły później rozpocząć proces fermentacji. W kadzi filtracyjnej następuje oddzielenie części stałych, które nie uległy rozpuszczeniu, za pomocą specjalnych sit. Otrzymana w ten sposób brzeczka przednia przepompowywana jest do kotła warzelnego, w którym następuje jej gotowanie w temperaturze 102 stopni Celsjusza przez około 1,5 godziny. Ma to na celu między innymi jej zgęstnienie i sterylizację oraz redukcję zbędnego białka. W trakcie tego procesu, w zależności od rodzaju piwa, które chcemy uzyskać, dodaje się inne składniki, między innymi chmiel. Po gotowaniu brzeczki następuje jej klarowanie, a następnie schłodzenie do temperatury, w której rozpocznie się fermentacja. Połczyn Zdrój posiada w swym wyposażeniu aż 8 stalowych tankofermentatorów o łącznej pojemności niemal 23 tysięcy hektolitrów. Cały proces fermentacji przebiega określoną liczbę dni w stałej temperaturze i sterowany jest automatycznie za pomocą programu komputerowego dostosowanego do każdego rodzaju piwa indywidualnie. W trakcie leżakowania piwo nasyca się dwutlenkiem węgla oraz uzyskuje pożądany smak i aromat. Po zakończonym procesie tankofermentator zostaje opróżniony, a piwo skierowane na filtrację, gdzie uzyskuje odpowiedni ekstrakt końcowy. Browar w Połczynie Zdroju posiada kilka działów rozlewu piwa w zależności od ostatecznych opakowań jednostkowych. Puszek, butelek szklanych czy butelek typu PET. W każdym z nich następuje dokładne przygotowanie opakowań do rozlewu. Napełnianie, zamykanie, poddanie kontroli, przekazanie do opakowań zbiorczych, a następnie do magazynu wyrobów gotowych. Także w zależności od rodzaju opakowań, piwo zostaje poddane procesowi pasteryzacji przed bądź po napełnieniu opakowań. Cały proces produkcji piwa nadzorowany jest przez laboratorium,
a wszystkie operacje technologiczne są prowadzone przy zachowaniu szczególnej higieny i kontroli międzyfazowej dozoru produkcyjnego, tak by mogli się Państwo cieszyć wyjątkowością smaku połczyńskiego piwa. A jest w czym wybierać. Od tradycyjnego połczyńskiego piwa Furman, łączącego słodycz złocistego jęczmienia i nuty chmielowej goryczki z krystalicznie czystą wodą, przez czeskie piwo Starowar i jego smakowe odmiany, po Abbe, charakteryzujące się silnym bukietem goździkowo-bananowym, czy Brewer, łączące czeską recepturę i polską tradycję. W bieżącym roku Browar przeżywa swój renesans, produkując w systemie trzyzmianowym, co i tak nie wystarcza na sprostanie ogromnemu zapotrzebowaniu na połczyńskie piwo, które sprzedawane jest nie tylko na terenie Polski, ale także w wybranych krajach Europy, jak i świata, z powodzeniem konkurując z międzynarodowymi koncernami. Przez tak duże zainteresowanie piwem produkowanym w oparciu o tradycyjną recepturę, w ciągu najbliższych 3 lat planowana jest rozbudowa browaru, a co za tym idzie, podwojenie jego mocy produkcyjnych.